Dzień dobry, ja się nazywam Jarek z Szalonych Walizek i witam Was w kolejnym odcinku naszej City Breakowej serii. Jesteśmy w Dubaju, co widać po architekturze. Nie będę Wam opowiadał o tym, co zobaczymy i co przeżyjemy w tym miejscu, bo pewnie domyślacie się, że w Dubaju nie wszystko jest takie, nazwijmy to, normalne, ale na pewno bardzo ekscytujące. Zobaczcie sami. Dubaj to największe miasto Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zamożne było zawsze, dzięki strategicznemu położeniu na szlakach handlowych, ale złota era rozpoczęła się wraz z wydobyciem pierwszych baryłek ropy w 1970 roku. My się tak orientujemy, że w Dubaju jest tyle atrakcji, że trudno to ogarnąć, nawet człowiek jak wraca co jakiś czas, to ciągle trafia coś nowego. My przyjechaliśmy teraz do nowej atrakcji dubajskiej, zaraz Wam ją pokażę. O, proszę bardzo, to co za mną widać, to jest The Frame, czyli to jest taka ramka. Najlepiej od niej odejść daleko, żeby sobie z nią można było zrobić zdjęcie. Ale na tę ramkę można również wjechać na samą górę i taki jest nasz plan. Wjazd kosztuje 50 dirhamów dla osoby dorosłej, 20 dla dziecka. I ta ramka ma bagatela 150 metrów. Pierwotnie miała być srebrna, ale budowniczowie stwierdzili, no nie, to jest Dubaj, nie może być srebrne, musi być złote, no i jest złota. Jest godzina 11 i powiem Wam, że do ramki jest dziki tłum. Wydaje mi się, że później może być jeszcze więcej, więc chyba dobrze być tutaj w chwili otwarcia, bo można troszkę skorzystać z tego, że tych ludzi będzie mniej, a później po prostu wiadomo, co się dzieje. Zwykle są tłumy, bo nie wszyscy wstają wcześniej, nie wszystkim się chce wstawać wcześniej. Wiecie co, patrzę na tę ramkę jeszcze raz, tak mi się kojarzy. Złote, a skromne. Ramka znajduje się w Zabel Park. Na jej szczyt można dotrzeć szybką windą. Na wysokości 150 metrów znajduje się 93-metrowy szklany most. Gdy spojrzymy z samej góry na północ, zobaczymy starą część miasta, a na południu jest nowy Dubaj, który zachwyca drapaczami chmur. Przy wejściu warto obejrzeć galerię starego Dubaju. Jesteśmy w kolejnej dubajskiej atrakcji, która nazywa się Skyview. Jest to jedna z najnowszych atrakcji, zupełna świeżynka. Platforma widokowa, wejście tutaj kosztuje około 90 dirhamów, a jest jeszcze taka zewnętrzna platforma i wejście na tę platformę kosztuje 800 dirhamów, ale widok jest po prostu, oglądaliśmy filmy, urywa głowę. Ta platforma ma 219,5 metra. Przed wyjściem trzeba podpisać zgodę na spacer na wysokościach. Nie wiem, jak to widać. Słuchajcie. Ponieważ na to później widziałem, że zakłada się uprząż i dopiero można wyjść na zewnątrz. No, już prawie gotowi. Jak się czujesz? Bez słów. Emocje sięgają za nic. Podekscytowana. So before we go outside, let me just assure you and explain to you that all the tools and equipment is here. Normalnie można by było przejść, ale wiecie jak jest, zasady bezpieczeństwa. I teraz się sytuacja zmienia, bo my idziemy na krawędzi. Zbliż się słońce do krawędzi. Weź, do co ty, dawaj. Weź, wypadł mi. Ale widok jest po prostu kosmos. Spokojnie, słońce. Spokojnie. Wiecie co, ja tutaj nic nie gadam, ale tu jest absolutne szaleństwo. Przesunąłem się. Te wózki jeżdżą, ale naprawdę nic nie puszcza. Jest po prostu bajecznie. Wymiata to miejsce. I wywiad na gorąco, opowiedz o swoich wrażeniach.
Weź. Nie, ale tak co nie weź? Lubię. Co nie lubię? Bo powiedz. Będę płakać. Ja no to płacz. Tak nie wstydź się. Dobrze wiesz, że zawsze płaczę. Płacz. Nie, jest zajebiście. To jest najlepsza atrakcja chyba, na jakiej byłam. Ogólnie co, wszystkie atrakcje. Kurczę, słuchajcie, no. To jest taka rekomendacja, że ja już nie mam nic do dodania. Ale zawsze mi się wydawało, że nie mam lęku wysokości, tylko jak w zamkniętej przestrzeni, klaustrofobia, a jednak odkryłaś, że masz dwa. No nie aż tak bardzo, ale jednak trochę tak. Okej. Okay. Tutaj można odkryć. Słuchajcie, jak jest ponad 200 metrów, no to... Nie, no jest przezajebiście. Tylko, że jest bardzo bezpiecznie, bo są dwie liny, jedna podstawowa, druga taka taśma zabezpieczająca. No ale jednak głowa cię blokuje. No głowa tylko i wyłącznie, trzeba przyłamać. Atrakcje goni atrakcje. Jeszcze mamy w sercu i pamięci Skywalk, ten przepiękny spacer pod chmurami, których nie było, bo po prostu niebo jest czyste. A już przemieściliśmy się do kolejnego niezwykłego miejsca, które zostało otworzone dosłownie chwilę temu w Dubaju. Jest to Muzeum Przyszłości, Museum of the Future. Muzeum odwołuje się do 2071 roku, gdy Zjednoczone Emiraty Arabskie będą obchodziły setną rocznicę swojego istnienia. I to muzeum zadaje wiele pytań a propos tego, gdzie my teraz jesteśmy, gdzie będziemy w tym czasie, gdy będzie rocznica. Pytania dotyczące stanu naszego zdrowia i tego fizycznego i psychicznego, stanu czystości naszej planety, więc to absolutnie niezwykłe miejsce i polecamy Wam, żeby je odwiedzić. Idźcie z nami na spacer. Zaczynamy od startu rakiety kosmicznej, która pozwala nam spojrzeć z innej perspektywy na Dubaj i Ziemię. Musimy przyznać, że wrażenia, jakie mamy po wejściu do tej przestrzeni, są niezwykle realistyczne. Dalej możemy zobaczyć Dubaj przyszłości, który już dziś wygląda jak z XXI wieku, a także przestrzeń poświęconą człowiekowi i jego zdrowiu psychicznemu. Wyszliśmy na chwilę na zewnątrz, ponieważ to jest lepsze światło. Słuchajcie, ten budynek, to Muzeum Przyszłości jest absolutnie niesamowite. W Bryle nie ma ani jednego kąta prostego. W środku owszem, bo są windy, bo są różne takie normalne pomieszczenia użyteczności. Natomiast ta konstrukcja jest absolutnie zachwycająca. Ona wydaje się, że nie jest taka duża, a ma wysokość 77 metrów, 30 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni wewnątrz. Niesamowite to miejsce z modelami różnych zwierząt, roślin. Tam jest 2400 modeli. Możecie sobie na miejscu wypożyczyć taki skaner i tym skanerem, przykładając do danego modelu, zobaczyć, co to w ogóle jest, dowiedzieć się. Także to jest naprawdę mocno edukacyjne miejsce. Mi trochę przypomina polskie centrum Kopernik, ale jest od naszego pięknego Kopernika zdecydowanie większe. Absolutnie zachwycające, jak to zwykle w Dubaju, jest to i w ich stylu, poszli na grubo. Hell Mall, żeby wjechać na punkt widokowy Vue de Palme. Jak sama nazwa wskazuje, jest to widok na przepiękną palmę i przyjechaliśmy tutaj sobie na zachód słońca, żeby pooglądać, zrobić parę fotek.
i oczywiście Wam pokazać, jak to wygląda. Taka jeszcze ciekawostka, wejście na punkt widokowy na Palmę normalnie w ciągu dnia kosztuje 100 dirhamów, a na zachód słońca kosztuje 158. Jest problem z wnoszeniem plecaka, pani właśnie ze mną dyskutuje, ja też proszę, żeby podzabrać swój sprzęt, ponieważ nie wziąłem paska, nie wziąłem niczego innego i po prostu rąk mi zabraknie, żeby zabrać dodatkowe obiektywy i statyw, żeby móc coś z góry zrobić. Także mam nadzieję, że uda nam się wejść z plecakiem. A tutaj za mną jest szejk i właściwie jego wizerunki są wszędzie. Uf. Ostatecznie udało mi się wejść z plecakiem, statywem i obiektywami. Niestety tego dnia nad Dubajem niebo było zamglone i zachód nie prezentował się tak pięknie jak mógł, ale jak widać i tak bardzo nam się podobało. Czekaliśmy do wieczora, jesteśmy na słynnej Palmie w Dubaju. Tutaj, o ile dobrze widzicie, jest słynny hotel Atlantis, a za moimi plecami jest największa na świecie fontanna o powierzchni 130 tysięcy metrów kwadratowych, która znajduje się w Księdze Rekordów Guinnessa. Zobaczcie, jak ona pięknie tańczy, jak pięknie gra. Mijając czekających na posiłek po zachodzie słońca w okresie Ramadanu, ruszyliśmy do jednej z najstarszych w Dubaju restauracji. Al Khaimah oferuje typową emiracką kuchnię. Pączuszki podawane z syropem daktylowym, warzywny gulasz, lahan i wiele, wiele innych pyszności. Dobre miejsce, godne polecenia. A to jeszcze kilka ujęć z kulinarnego spaceru po sukach z przyprawami i lokalnych knajpkach na Dejrze i Al-Sif, jaki zrobiliśmy z przewodnikiem. Oprócz przypraw spróbowaliśmy specjałów kuchni hinduskiej. Mieszkaliśmy w dzielnicy La Mer w hotelu Rowe. Dobry i dobrze położony hotel ze świetną kuchnią, basenem i plażą. Śniadania w Rowe były pierwsza klasa. Ruszamy w kolejny dzień podróży po Dubaju. Poznawania na nowo Dubaju po kilku latach przerwy. Ruszamy z naszym kierowcą. Co tu się dzieje? Tajemnica. Biznesy. A, rozumiem. Trafiła nam się taka niespodziewana okazja. Odezwała się do nas koleżanka z Dubaju. Koleżanka, która ma na imię Oliwia i polecamy ją bardzo gorąco. Cześć, Oliwia. Hello. Dzień cześć. Dobry. Gdybyście się wybierali do Dubaju, to odzywajcie się Oliwia Makara lub Warte Kadry. Lub tak, Warte Kadry. Tak, ja Wam zostawię link do Twojego konta pod tym filmem na YouTubie. Znakomite zdjęcia, fajne sesje. Zna po prostu Dubaj, a to jest najważniejsze. Tak, dokładnie. Polecam. Być w Dubaju i nie przepłynąć Jabrą to wręcz poważny błąd. Jako, że byliśmy na Starym Mieście, a teraz płyniemy na Suk, na drugą stronę, na Dejrę, no to korzystamy
I musimy wreszcie skorzystać z Abry. I powiem wam, że jesteśmy zaskoczeni, bo 12 lat temu, jak byliśmy tutaj, to przepłynięcie Abrą kosztowało 1 dirhama. Wracamy po 12 latach, nie ma inflacji. Dalej kosztuje 1 dirhama. Polskie akcenty są? Rodzaje. I Kaszmir jest. Can you tell us what type of Kashmir is it? It's llama or... Kashmir, this is Kashmir llama. Llama, no właśnie, to z llamy. Ten sklep polecił nam Hubert, który żyje w Dubaju i prowadzi tu rewelacyjne biuro podróży, Podróże z Hubertem. Przy okazji pozdrawiamy go serdecznie, a jak będziecie mieli okazję, to wpadajcie do niego. Jakie masz typy? Kofta. Takie malutkie steki ewentualnie. Ale też te kotleciki jagnięce. Ja się uśmiecham już do karty. Ale nie, wygląda obłędnie. Ale jeszcze ci coś pokażę. Jak może wyglądać zwykła sałatka. Bo my o tym nie powiedzieliśmy, że przyszliśmy na mały lunch po nurkowaniu i czuję, że będzie smacznie. Po nurkowaniu w najgłębszym na świecie, bo 60-metrowym basenie, jakim jest Deep Dive w Dubaj, to zaledwie wycinek tego, co było pod wodą. A na pełny film zapraszamy na nasz kanał. Możesz kliknąć w kartę w prawym górnym rogu. Wszystko wyglądało obłędnie, ale powiem wam, że smakuje chyba jeszcze lepiej niż wyglądało. Tak jak to wjechało, co uważasz? Słów mi brak. To smacznego. W ogóle chciałam powiedzieć, że całe szczęście, że tutaj nie podają wina ani żadnego innego alkoholu, bo można byłoby umrzeć z rozkoszy. A tak już umrzemy z przejedzenia. Dokładnie. Dobrze, że obok jest piękny deptak przy plaży La Mer, gdzie można rozchodzić i spalić nadwyżki smakołyków z obiadu. Skończyliśmy lunch w restauracji Zuzu, która znajduje się bardzo blisko naszego hotelu Rove. I tę restaurację można tylko polecać. Dowiedzieliśmy się, że takich restauracji jest tutaj więcej. No, może to nie jest sieciówka, ale taka mini sieć restauracji. Oj, sorry, nie zauważyłem schodka. Libańsko-tureckich, naprawdę bardzo, bardzo dobrym jedzeniem. Tu nie było nietrafionego dania, wszystko było idealne, wszystko było bardzo smaczne. I jak na Dubaj są bardzo rozsądne ceny. Jak ktoś kwestionuje globalne ocieplenie, to niech sobie w kwietniu przyjedzie do Dubaju. Dawniej mówiło się o tym, że w kwietniu w Dubaju jest około 30 stopni, teraz temperatury dobijają do 40. Czyli 10 więcej. I gdy są takie temperatury, dobrze jest wybrać się w uliczki starego Dubaju. Jest tu sporo cienia i jest też co oczywiście pooglądać. Jest to najstarsza część Dubaju, pochodząca z 1970 roku. Można zobaczyć, jak tu ludzie dawniej żyli. Obecnie jest wiele galerii, fajnych knajpek i do jednej z takich knajpek właśnie dotarliśmy, która nazywa się Arabian Tea House. To jedna z najsłynniejszych knajpek w Dubaju. Znajduje się w dzielnicy Al Bastakia. W upalne dni lepiej schować się w klimatyzowanym wnętrzu. Stoliki na zewnątrz świecą wtedy pustkami. W Dubaju zatrzymaliśmy się na jedzonko, małe przekąski w Arabian Tea House i wbrew temu, co nazwa mówi, nie jest to miejsce tylko i wyłącznie na herbatę, chociaż herbatę zamówiliśmy pyszną hibiskusową, a ty jaką? Ja miętowo-cytrynową lemoniadę. Okej, okay, i powiedz mi, co jeszcze wybrałaś, bo ty wybierałaś. Poczekaj, może pokażę. Sałatkę z grillowanym serem halloumi.
i oprócz tego jagnięcina z suszoną cytryną. Czarną. Czarną. A, jeszcze są takie sandwicze z halloumi. No generalnie wszystko wygląda pysznie i zaraz wam jeszcze powiemy, jak to smakuje. A na koniec zamówiliśmy rarytasik, który też polecamy, żeby spróbować. Lody z mleka wielbłądziego. Dopadliśmy lody z mleka wielbłądziego i tak dyskutujemy na temat tego, jak one smakują, jakie porównać do naszych lodów. I Dorisek tutaj wymyśliła, że one są, powiedzmy, takie, jakby było tej mniej mleka, one bardziej przypominają sorbet. Nie wiem, czy to mleko wielbłądzie przypomina sorbet, czy tego mleka po prostu tak nie czuć. No. Ciekawy smak. I takim autkiem jedziemy na pustynię. Hello, morning. Hi, good morning. First time in the desert, yeah? Oh, yeah. I think. Yeah. Thank you very much. Very handsome. Good. No. Dzień dobry. Pozdrawiamy o poranku z pustyni. O bardzo poranku. Jeszcze się nie, mózg się jeszcze nie obudził, usta już trochę tak. Jedziemy na piękne safari i za chwilę dowiemy się, dlaczego ono jest takie piękne. Podobno jest najlepsze z tych wszystkich safari, które są robione w Dubaju. Siedzimy na wielbłądzie, to nie było wcale takie proste. Znaczy nie było proste przełożyć nogę tak naprawdę, no nie? Dobrze, że pani pomogła. O! O! Wielbłąd się podniósł, a my się zabujaliśmy. Jedziemy! Będzie pupa bolała. Nie, ale to miękko, wygodnie. Taka ciekawostka, miejsce, w którym jesteśmy, to jest prywatna pustynia szejka Mohameda bin Rashida, który tutaj ma prywatną pustynię, którą chroni. Byliśmy zaskoczeni, bo myśleliśmy zawsze, że pustynia to jest po prostu piasek po horyzont, a prawdziwa, zdrowa pustynia powinna mieć trochę roślinności, tak jak tutaj to wygląda za moimi plecami, jak widzicie, bo to są miejsca, gdzie mogą ukryć się różne zwierzęta, ptaki, które też na pustyni żyją. I jak pustynia wygląda w taki sposób, to znaczy, że jest wszystko ok. Ten rezerwat ma powierzchnię 225 tysięcy km2 i zajmuje 5% powierzchni całego Emiratu Dubaju. Został ustanowiony w 2002 roku. Można tu zobaczyć m.in. pokazy sokolników, którym kiedyś ptaki te pomagały w polowaniach, a dziś są jedynie kolejną atrakcją turystyczną. A później odpocząć w cieniu namiotu przy typowo beduńskim śniadaniu. Ta malutka jaszczurka to sandfish, a dalej to stado oryksów, które na pustyni są zwierzętami hodowlanymi. Chociaż wydaje się to niemożliwe, to w Dubaju na pustyni można spotkać wiecznie zielone drzewa gaw, które żyją do 120 lat i mają korzenie sięgające 30 metrów w głąb ziemi, dzięki czemu stabilizują piaski.